I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Księga Objawienia, 20 rozdział, 11 do 12 wersetu. Słowo Boże zapisane w Księdze Objawienia, 20 rozdział, 11 do 12 wersetu. Potem zobaczyłem wielki biały tron i tego, który na nim siedział. Ziemia i niebo uciekły przed jego spojrzeniem i nie mogły znaleźć sobie miejsca. Zobaczyłem też, że przed tronem stoją wszyscy umarli, wielcy i mali. Otwarto księgi, a potem jeszcze jedną księgę, która jest księgą życia. Umarli zostali osądzeni zgodnie z tym, co było zapisane w księgach, to jest według swoich uczynków. Od zakończenia II wojny światowej niedługo minie 80 lat. Wiele faktów zostało przez historyków uporządkowanych i wyciągniętych na światło dzienne. Wśród nich jest bohaterski czyn Włoszki Luci Apicelli. Żyła ona w małej górskiej miejscowości Cava koło Neapolu, gdzie pod koniec wojny niemieckie wojsko stoczyło walkę ze zbliżającymi się wojskami aliantów, zakończoną wielką porażką Niemców. Tysiące straciło swoje życie. Lucia w lipcu 1946 roku odczuła wewnętrzne powołanie, aby odszukać i pochować porzucone w lasach ciała poległych niemieckich żołnierzy. Zachowanie kobiety spotkało się na początku z niezadowoleniem i niezrozumieniem włoskiego narodu, gdyż pamięć przestępstw niemieckich grup żołnierzy wobec ludu cywilnego była jeszcze świeża i żywa. Jednak mama Lucia, jak ją nazywano, szybko znajdowała coraz więcej wsparcia i uznania. Prawdopodobnie kobieta nie znała opisu postępowania Rispy z drugiej księgi Samuela 21 od 8 do 14, aczkolwiek nie jest to pewne. W każdym razie Lucia czuła, że zmarli mają swą godność i powinni być przyzwoicie potraktowani. Te ciała powinny zostać pochowane. O tym była przekonana. Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia poświęca dużo miejsca temu tematowi. Już Abrahamowi leżało bardzo na sercu, aby swojej zmarłej żonie Sarze dać godne miejsce pochówku w obcym kraju. Pierwsza Mojżeszowa 23 od 3 do 6 to opisuje. Dlaczego? Abraham uczynił to z przekonania o zmartwychwstaniu, gdyż posiadał klarowne wyobrażenie przyszłej wspaniałości, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków 11 rozdział 10 werset. Boże wyjaśnienie tego znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział 35 do 49 wersetu. Pochówek zmarłych jest niczym sianie w nadziei na zmartwychwstanie. Pan Jezus Chrystus przepowiedział, że ludzie będą się dziwić z powodu tej prawdy i podawać ją w wątpliwość. Dlatego powiedział w Ewangelii Jana 5 rozdział 28 do 29 wersetu: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Tak jak wiosną ogród z nasion rozkwita piękną, soczystą zielenią, tak i złożone ciała powstaną ze swoich grobów. Jednak niech każdy zważy na to, jedni do życia wiecznego, a inni na wieczny sąd, jak mówi nam Objawienie, 20 rozdział od 11 do 13 wersetu. Potem zobaczyłem wielki biały tron i tego, który na nim siedział,
Ziemia i niebo uciekły przed jego spojrzeniem i nie mogły znaleźć sobie miejsca. Zobaczyłem też, że przed tronem stoją wszyscy umarli, wielcy i mali. Otwarto księgi, a potem jeszcze jedną księgę, która jest księgą życia. Umarli zostali osądzeni zgodnie z tym, co zostało, co było napisane w księgach, to jest według swoich uczynków. Księga Objawienia, 20 rozdział, od 11 do 12 wersetu.